Od razu kupmy na Gendarmerii. To się nazywa, zaraz, tą. Siostra z Gdańska przyjechała. A teraz patrzcie. Cześć wszystkim, tu Joto Mama. Przychodzimy do Was z nowym vlogiem. Słuchajcie, w tym vlogu poruszymy dwa równie ważne tematy. Pierwszy to pierwszy w życiu egzamin Mai i drugi temat to przygotowania do urodzin Mai. Ogólnie można powiedzieć, że cały vlog będzie mniej lub więcej o Mai. Zacznę od tej pierwszej sprawy. Tak, odbył się pierwszy w życiu egzamin Mai z edukacji wczesnoszkolnej. Ja chyba, słuchajcie, najwięcej się stresowałam, ponieważ nie wiedziałam, czego oczekiwać. A Maja nie aż tak, ale ona się zaczęła stresować, chociaż ona do końca nie rozumie tego słowa. Zaczęła się stresować noc przed egzaminem. Obudziła się bardzo wcześnie, chociaż u nas Maja śpi najdłużej zazwyczaj. I widać było, że ona przeżywa. Ona się stresuje i ona chce wypaść jak najlepiej. I ona się faktycznie przygotowywała i poszło jej bardzo dobrze. Ona sama własnoręcznie przygotowała drzewo genealogiczne naszej rodziny z taką minimalną pomocą Aiszy, ponieważ poprosiła tylko, żeby Aisza jej narysowała flagi. Tam trzeba było pozaznaczać jeszcze, Maja tak chciała pozaznaczać flagi Niemiec, Francji, Tunezji, więc w tym tylko jej Aisza pomogła. I ogólnie egzamin minął w super miłej, przyjaznej atmosferze, totalnie bez stresu, więc wydaje mi się, że ten stres, nasz stres był naprawdę zbędny. A druga sprawa to przygotowanie do urodzin Mai. Słuchajcie, Maja już za dwa dni będzie obchodziła swoje 8 urodziny i u nas jak zawsze był problem, ponieważ Maja wcześniej ustaliła z nami, że będą puszynowe urodziny. Później się okazało, że żadnych dekoracji nigdzie nie ma. Szukałyśmy z Aiszą wszędzie. Udało się kupić tylko baner puszynowy. Reszta nie. A tort już był zamówiony puszynowy. I później Maja jednak postanowiła, że mogą być urodziny księżniczki, więc te urodziny będą pomieszane tematycznie, puszynowo-księżniczkowe. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Majusia, gdzie jedziemy? Co będziemy robili? Jedziemy do manufaktury, ale ja nie wiem, co będziemy robić. Jak to? A Susi? A babę? Po zdanym egzaminie, tak, obiecaliśmy dla Maja, więc... Zdałam egzamin, dwie egzaminy. Dwa egzaminy. Bardzo się stresowałaś, prawda? Strasznie. Wszyscy się stresowali. Ja też. Aisza nawet. Na pisemnym było jakoś niełatwo, ale na tym pierwszym... Bo dużo gadałaś, dużo opowiadałaś i pani była zachwycona, tak. A egzamin pisemny pisałyśmy naprawdę bardzo długo. Aisza chyba tyle czasu nigdy nie pisała egzaminu. Pisałyśmy godziny i 20 minut, tak. Jedno zadanie tam było dosyć ciężkie. No to Maja pisała 30-40 minut. Tam ktoś jeszcze był kiedyś. A ja nie wiem, już dalej nie patrzyłam. A jeśli tam już tylko wybyli się. No trudno. A jeszcze trzyma się jeszcze tobie ten tatuaż? Bo ja kupiłam dla dzieci takie tatuaże i nie wiem ile, godzinę temu sobie to zrobiłam i już prawie nie widać. Tu takie potarte. Jasku, co ty mówiłeś? Ja będę wielosny, będę pił kolę. Co? Co mówił? Mamo, kiedy wyrosnę, będę pił kolę. Co? Jak widzisz nasz przykład, to nic nie daje, tak? Nie? My możemy nie być, ale on jak wyrosnie, to będzie pił kolę. Wróciłeś. Czy nie on przyjść do nas, jak weźmie... Tata? No. On nie przyszedł. Majusia, tak jak mama obiecała. Są sushi, babeci, tak? A ktoś jadł? Nie, nikt nie jadł. To do naszej babeci. Okej. Okay. Wszystko słodziutkie. No. No Maji się na pewno by spodobał. Tak myślisz? Ale ona ma tyle błyszczyków i ogólnie pomadek. A nie. Słuchajcie, wyszłyśmy z Aiszą do Primark. Jakie to jest słodziutkie. Od razu kupmy na Gendarmerii. Dlaczego? Bo mi się śniło, że będzie dziewczynka. Tak? W sumie mi się też śniło. Tacie. I mi się śniło, że Maja zda egzamin. I zdało. Zdała. Więc? Twoje sny są prawdziwe, tak? Tak. Są bardzo wiarygodne. Aha. Więc to jasne. Bierzemy. Nie. Ale gdzie dziewczynka? Nasza dziewczynka czy chłopiec zimą, nie, urodzi się późną jesienią, więc Aisza jej czkawka. Aisza, tu się wkłada. Aisza, tu takie malutkie. Jaki to jest rozmiar? 56, tak, jeden miesiąc. Mamo, to będzie dla ciebie idealne. Słuchajcie, sprawdzam, czy są ubrania ciążowe. Aisza dla mnie znalazła świnka, naprawdę. Mi chodziło o morzowy kolor.
Słuchajcie, znaleźliśmy Demai. Bierzemy wszystko różowego, pusinę różowego. On pachnie po wąsie. Tak głębi nos. Fajnie. A to co? To jest jak takie ciasto. Makowiec. Pusinowiec. Pusinowiec. To i to. Na pewno? Chociaż nie, może... Tak, możesz pomazać. Pani powiedziała. To nie jest fajnie. Tak się stresujesz przed urodzinami? Tak. Bardzo? Ale wiesz, przed egzaminem się stresowałaś, a teraz po co się stresować? A co to znaczy stresować się? Maja, to od wczoraj mówisz, stresuję się i nie wiesz, co to znaczy? Nie. Rozumiesz? Ona od wczoraj i cały czas powtarza i tak się stresuje. Czyli, wiesz, ona powtarza nasze słowo jakby, ale tak naprawdę nie wie, co to znaczy. Słuchajcie, miałam zamiar nagrać nasze przedurodzinowe zakupy. Wyszło tak, że zakupy zrobiliśmy, nic prawie nie nagrałam, bo już wszyscy są po prostu wymęczeni. I duże stresy. Duże stresy. No, jestem zmęczona. Na po urodzinach pojedziemy do was. A to już? Zobaczcie, co u nas się dzieje. Jedna szafa, druga, trzecia. Słuchajcie, aż sama się nie spodziewałam, że Mosiowi naprawdę to bardzo szybko pójdzie. Aisza, od której godziny to robisz? Od 8, a mamy teraz godzinę niecałą... Nie, od 9. Od 9, tak. A mamy teraz godzinę niecałą 13. Tam nierówno te drzwi, trzeba jakoś poprawić. Widzisz? Tu. Tu. Musisz odejść, sprawdzić. No, jest okej. Jest okej. Naprawdę, ja widzę z daleka. Ale mi się podoba koniec. Aisza, Aisza, po prostu słuchajcie, chcę jak najszybciej już mieć szafę. Jak będą już uchwyty, no to będzie widać tą nierówność. Jak będą uchwyty zgubione, jak nie ma dziurek? No to trzeba będzie wiercić. Nie, nie chcę wiercić. No to tak, zostaw sobie, nie wiem jak ty wtedy będziesz nie otwierała. Będę. Zobaczcie też, Aisza sobie zrobiła. Według mnie już trochę przesada tutaj, za dużo tego. Po prostu tak mocno rzuca się w oczy. Tobie się podoba? Tak? Elia się kłóci. Dlaczego? Bo mówi, że za dużo kartony tam się przywieźliście na dole. Mu przeszkadzają tak. Pokażę wam projekt szafy Aiszy. Będzie miała dwie szuflady i jeden taki na dole kosz. I tutaj jest kolejny projekt szafy Mai. I ona tutaj będzie miała sporo półeczek i trzy szuflady. Słuchajcie, przyjechaliśmy na zakupy przed urodzinami Mai, we trójkę. Możecie już teraz w komentarzach obstawiać, czy uda nam się wszystko kupić z listy, a mam listę zrobioną. Sandra powiedziała, że kupimy wszystko i jeszcze więcej. Tak, jestem pewna, że kupimy więcej, ale nie jestem pewna, czy kupimy te rzeczy, które są potrzebne. Myślę. Damy radę. Staramy się. Pachną bardzo dobrze, tylko nie jestem pewna, czy one, wiesz, pachną latem. Się nie zepsują tak szybko. Nie, może do Kijowa wrócimy, to nie. Póki co mamy owocki, kwiaty. Sandra powiedziała, że to są truskawki na bezę. Na bezę. Ładnie pachną, pięknie latem. Na wieczór robimy burgery. Wy tak z Sandrą wszystko zaplanowaliście i tego jest tak dużo. Jestem pewna, że połowy rzeczy też nie zrobimy. Ale mi jest... No licz, ile nas jest. Nasza rodzina to 5 osób i plus Sandra 4, 9. Moja rodzina to też 5 osób, moja rodzina to też 5 osób, tylko jeden z nas w Gdańsku. Jesteśmy dopiero w drugiej alejce. I powiem wam tak, listę zakupów mam oto w tym zeszycie. Jeśli nawet będę chciała, to już tego nie wyciągnę. Sandra, my tu musimy coś tu kupić. Nie. I te gumowe rękawice do sprzątania. A. Tak. Łatam dalej. Siostra z Gdańska przyjechała. No. Wy tak szybko pracujecie, naprawdę, to was trzeba tutaj zatrudnić. Raz, dwa, bo to etap. A teraz słuchajcie, to się nazywa, odjeść trochę. To się nazywa, zaraz, tą. Siostra z Gdańska przyjechała. No. 1000 złotych. Co mam powiedzieć? To jest pierwszy nasz taki paragon i to jest na kilka dni. Ponieważ będziemy mieli w niedzielę 18 gości. 18? No. 18 gości. Tu siostra z Gdańska nie ma wpływu. Kaja coś nagrała, poczekaj. Zdajemy sobie ladę. Mamy czas, możemy jeszcze gdzieś jechać. No. Repro action. Słuchajcie, zmieniliśmy lokalizację. Byliśmy już nawet z Sandrą w Biedronce, ale nie zdążyłam nic nagrać. Mamy pompkę, była tylko niebieska? Tylko niebieskie są, no. Ja wiem dlaczego. Myślę, wiesz dlaczego? Bo jestem team niebieski. Team niebieski. A, bo jest niebieski. Musimy jeszcze kupić prześcieradło dla gości. Za dużo gości. Kołder też za bardzo nie mamy, ale trudno. Coś znajdziemy.
ciepło jest. No. A w internecie taki skromny. No właśnie, ale on tak zawsze myśli, o tobie rozmawia. Wyniosły. Oparcie na szkło. Musimy jeszcze wybrać papier do opakowania. Maja prosiła, aby prezenty były zapakowane. Słuchajcie, udało się. Dzisiaj mamy 10 maja, czyli urodziny Mai i nareszcie dotarła jej komoda. Słuchajcie, nasz wieczór kończy się właśnie tak. Borysek, Majusia, Jasek i Maja ze swoim pierwszym prezentem. Bardzo się cieszysz? Dobra, 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 to pisy kot. Już odchodzimy. Co to masz? Wow, 100 zł! A teraz patrzcie. Patrzcie. Wow. Dzieciaki już prawie wszystkie śpią. A mój wieczór wygląda tak. To się nazywa, gdy się chciało zrobić dziecku prezent na urodziny. Tylko, że paczka przyszła naprawdę tak na styk, słuchajcie, dzisiaj. Więc to robimy i Majusia od samego rana jutro dostanie resztę prezentów. Tak? Ona się zgodziła, ona z tego sejfu, z tej skarbonki bardzo się ucieszyła. Bo Maja kocha pieniądze. Kochani, kończymy już tego vloga. Powiem wam, że komodę i szafkę my z Mesiem, raczej to Mesio bardziej montował, a ja tam chodziłam, przeszkadzałam. On skończył montować dopiero rano. Próbowaliśmy to wszystko montować do 2 nad ranem i później już powiedzieliśmy, nie idziemy spać. Wstaliśmy jakoś o godzinie 8, żeby zdążyć, żeby jednak był ten prezent dla Maji, ponieważ ona naprawdę 10 maja tak bardzo na to wszystko czekała, a my i tak musieliśmy to wszystko przesunąć na wczesny poranek 11 maja, ale słuchajcie, było warto. Było warto, to wszystko zobaczycie w kolejnym filmiku, albo też na kanale Mini Maja. Żegnam się już z wami, dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych filmów, vlogów, pa pa!